Ja chcę już mieć wółek! Chcę słyszeć gwizdek naszej trenerki! Pierwszy dzwonek zabrzmiał na nowej sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 19 na Jeziorkach. Jest to fakt, który pozwala na to, żeby mieć nadzieję, że też szkoła właśnie dzięki tej sali gimnastycznej w tym osiedlu będzie funkcjonowała. Uczniowie i społeczność lokalna z dumą podziwiała nowy sportowy obiekt, który daje szansę na profesjonalny rozwój sportowy. Chciałbym najpierw biegać w sztafecie, a potem zostać ministrem sportu. Ta szkoła zaczyna nowe życie, społeczność szkolna będzie w końcu mogła ćwiczyć na zajęciach WF-u w normalnych warunkach. Od wielu lat ta mała szkoła miała duże marzenie. Była nim sala gimnastyczna. Do tej pory zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w małej, niewymiarowej sali na pierwszym piętrze szkoły. Teraz nowa sala, wybudowana wraz z zapleczem, będzie wykorzystywana nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale również do treningów organizowanych przez różne grupy sportowe. Podczas uroczystości nie zapomniano o byłym radnym Rady Miejskiej Wacławie Chudzikiewiczu, który od kilkunastu lat zabiegał o wybudowanie tego obiektu. Dziś również jego marzenie się spełniło. Sala gimnastyczna, która była, nie była chlubą. Młodzież wstydziła się tego, że posiada pomieszczenie w zasadzie wielkości klasy lekcyjnej. Dzisiaj ta sala jest spełnieniem marzeń nie moich, to jest spełnienie marzeń dzieci. Dzieci chciały i mają piękną salę. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego to też czas przekazania pałeczki dyrektora szkoły. Z tą funkcją pożegnała się pani Liliana Sowisło. Dzień przekazania pałeczki w przyszłość. Tak jak powiedziałam, dzisiaj przechodzę do historii. Razem ze wspomnieniem szkoły małej, kameralnej, skromnej. Szkoły, w której sala gimnastyczna była tylko marzeniem. A dzisiaj jest dzień, kiedy to marzenie się spełnia. Więc oddałam w dobre ręce szkoły nowej pani dyrektor Kindzy Jędrzejek po to, żeby prowadziła tę szkołę ku przyszłości. Konkurs na dyrektora placówki wygrała Kinga Jędrzejek, która stawia przed sobą wiele wyzwań. Ściślejszy związek z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, współpraca z UKS Jedynka. No i mam nadzieję, że te sukcesy sportowe wzmocnią nasz gwiazdozbiór i pojawią się również tam twarze sportowców, którzy w murach naszej sali gimnastycznej będą mogli rozwijać swoje pasje i umiejętności sportowe.